Witam Was 2700 lat temu, w 8 wieku przed Chrystusem. Jesteśmy w Biskupinie, najbardziej znanym stanowisku archeologicznym w Polsce. Dzięki rezerwatowi archeologicznemu w Biskupinie możemy przenieść się do bardzo ważnego czasu w historii świata. Przełom epoki brązu i żelaza, poza zmianą technologiczną, czyli opanowaniem sposobu wytwarzania przedmiotów żelaznych, przyniósł jeszcze ważniejsze zmiany społeczne. Świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż dziś. Imperium Rzymu jeszcze nie istniało, antyczna Grecja dochodziła dopiero do swej potęgi, zaczynając kolonizację Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Homer tworzył Iliadę i Odyseję. Większa część środkowej Europy zamieszkuje ludność związana z tzw. kręgiem kultury pól popielnicowych. Na ziemiach polskich lokalna wariacja kultury pól popielnicowych nosi nazwę kultury łużyckiej. Ludność kultury łużyckiej żyła w niewielkich osadach zabudowanych drewnianymi domami. Zajmowano się uprawą ziemi, uprawiano pszenicę, jęczmień i proso oraz hodowlą zwierząt. Głównie bydło rogate, owce, świnie oraz konie. W okresie hallsztackim, a więc tym, w którym docierały tu już wyroby żelazne, zaczęto na południu i zachodzie obszaru zamieszkałego przez ludność kultury łużyckiej wznosić osiedla obronne. Groby typu biskupińskiego. Gród w Biskupinie nie był bowiem odosobnionym przypadkiem. Znamy kilka podobnych osiedli, nie są one jednak zrekonstruowane, nie przemawiają więc tak do wyobraźni jak biskupi. Powstanie osiedli obronnych wynikało zapewne ze zwiększenia się ilości lokalnych konfliktów zbrojnych. Na ten okres przypada spore ochłodzenie klimatu. Spadły więc plony, a zwiększyła się liczba ludności. Pojawiła się rywalizacja przybierająca nieraz formę konfliktu zbrojnego o obszary nadające się pod uprawę. Gród biskupiński odkryty został w latach 30. XX wieku przez miejscowego nauczyciela. Badania rozpoczęto w 1934. Badania prowadził ojciec polskiej archeologii, profesor Józef Kostrzewski. Zdając sobie sprawę z unikalności znaleziska, profesor Kostrzewski od początku realizował tę nowatorską koncepcję badań interdyscyplinarnych. W Biskupinie opracowano technikę zdjęć wykonywanych z balonu na uwięzi, co dało znakomite rezultaty dokumentacyjne. Do dziś tamte zdjęcia są doskonałym źródłem i umożliwiają nowe rekonstrukcje przy zastosowaniu fotogrametrii. Całość osady otoczona była wałem obronnym. Jego szerokość wynosiła około 3 metrów, a konstrukcja składała się z drewnianych skrzyń budowanych w technice zębowej, wypełnionych ziemią, piaskiem oraz kamieniami. Aby chronić wał przed podmywaniem, od strony jeziora umieszczono pod skosem rzędy pali pełniących rolę falochronu i łamacza kry. Osadę zbudowano na wyspie, więc jedyną drogą prowadzącą do niej był pomost o długości około 120 metrów. Wejścia do osady strzegła brama, choć stojąca dziś w tym miejscu charakterystyczna wieża, będąca od lat symbolem biskupina, jest tylko hipotetyczną wizją, wydaje się, że istnienie punktu obserwacyjnego byłoby bardzo praktycznym rozwiązaniem. Siatka wyłożonych drewnem ulic nie była idealnie prostokątna. Główna ulica prowadząca od bramy i wszystkie równolegle do niej przebiegające drogi prowadzą nieco po łuku. Nie wynika to jednak z niedbalstwa, lecz jest przejawem niebywałego wręcz projektowania przestrzennego. Łukowate ulice podążają za łukiem, który na niebie przemierza słońce. Zapewnia to maksymalne doświetlenie wnętrza chat, chat pozbawionych okien oraz położonych przy bardzo wąskich ulicach. Rekonstrukcja osady obejmuje część zabudowań, na które w przyszłości składało się 13 rzędów szeregowych domów. Łącznie było ich 106. Domy miały powierzchnię od 70 do 90 m kwadratowych, z czego część mieszkalna miała od 50 do 70 m. Reszta to część dla zwierząt hodowlanych. Każdy z domów zamieszkiwany był przez pojedyncze rodziny składające się z, jak się szacuje, od 6 do 10 osób. Gród zamieszkiwać mogło nawet 1000 mieszkańców. Przy powierzchni około 2 hektarów gęstość zaludnienia była więc spora. Badania dendrochronologiczne drewna ujawniły, że zostało ono ścięte w latach 747-722 przed naszą erą.
przy czym ponad połowa drzew pochodzi z zimy lat 738-737. Jeśli wierzyć legendzie założycielskiej Wiecznego Miasta, Rzym miał wtedy 15 lat. Gust w biskupinie był w czasie swojego użytkowania zniszczony przez powódź i szybko odbudowany. Wkrótce jednak został opuszczony już na stałe. Najnowsze badania wskazują, że zamieszkały był przez jedynie 40 lat. Opuszczenie grodu spowodowane było tymi samymi czynnikami, które doprowadziły do jego powstania, czyli bardzo szybkimi zmianami klimatu. Najwyraźniej nie są potrzebne do tego samochody. Przez 40 lat trwania osady poziom wody w jeziorze podniósł się o 2 metry. Klimat późnego holocenu stopniowo ochładzał się w wyniku zmian orbity Ziemi. Około 700 lat przed naszą erą zmiany nagle przyspieszyły i zapoczątkowały rozwój bardziej chłodnej, ale przede wszystkim bardziej wilgotnej fazy. Najbardziej skutki ochłodzenia odczuwane były w północnej części Europy. Podnoszący się poziom wody doprowadził do zabagnienia terenów do tej pory zamieszkałych i nadających się do uprawy zbóż. Na dziś to tyle z biskupiny. Chociaż nie jest to jeszcze wszystko, co chciałem wam pokazać. Zrekonstruowany gród można oglądać codziennie. Jest to miejsce, w które każdy powinien zobaczyć. Można to połączyć z podróżą koleją wąskotorową ze Żnina. Lajkujcie, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek.